Od niedzieli 13 czerwca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów. Co to oznacza dla Pabianiczan? Dla Pabianiczan mamy kilka dobrych informacji. Przede wszystkim to jest dobra informacja na wakacje, bo właśnie na okres wakacyjny od 26 czerwca spółka PKP Intercity uruchomi przez nasze miasto dwa nowe nocne pociągi. Pierwszy z nich zawiezie nas w 5 godzin do Gdańska, a dalej w kolejne 3 godziny dojedziemy bezpośrednio do Łeby albo na Hel. Natomiast w przeciwnym kierunku pociąg ten zawiezie nas do Krakowa. Drugi z nocnych pociągów z kolei z Pabianicy zawiezie nas do Kołobrzegu, a w kierunku przeciwnym na Podkarpacie, przez Kraków i Rzeszów do Przemyśla. Kolejna dobra wiadomość dla pasażerów z Pabianic, a konkretnie tych dojeżdżających do Łodzi na osiedle Wytkinia, jest takie, że od ubiegłej niedzieli został oddany do użytku nowy przystanek osobowy Łódź-Wytkinia, na którym zatrzymują się wszystkie pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Polregio, Kolei Wielkopolskich, a także niektóre pociągi PKP Intercity. Na Wytkinie dojedziemy od 7 do 9 minut. W rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pozostaje także para przyspieszonych pociągów na trasie Sieradz-Łódź-Kaliska w godzinach porannych z Pabianic do Łodzi, w godzinach popołudniowych w kierunku powrotnym. Najszybszy pociąg właśnie ŁKA przyspieszony trasę z Sieradza do Pabianic pokonuje zaledwie w 28 minut, natomiast z Łodzi Kaliskiej do Pabianic dojedziemy nim w 10 minut. Z pewnymi utrudnieniami jeszcze natomiast muszą się liczyć pasażerowie podróżujący do Sieradza, albowiem na trasie między Zduńską Wolą a Sieradzem trwają pewne prace remontowe i za 6 pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na tym krótkim odcinku, czyli Zduńska Wola, Sieradz, funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza. Gdzie można się zapoznać z tymi wszystkimi zmianami? Informacje na temat zmienionego od 13 czerwca rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał do 28 sierpnia, są dostępne na naszej stronie internetowej komunikacjapabianice.pl. Są oczywiście dostępne także na stronach internetowych przewoźników kolejowych, a także na portalu pasażera PKP.